Choć był to piątek 13 i godzina również 13, to suwalskie pielęgniarki mogą zdecydowanie mówić o szczęściu, które malowało się na ich twarzach, gdy opuszczały salę rozpraw w suwalskim sądzie okręgowym. Gdy tylko zamknęły się drzwi sali, ich radość wybrzmiała. Kilkadziesiąt pielęgniarek pozwało suwalski szpital, ponieważ uznały, że administracja placówki nieprawidłowo obliczyła im należne wynagrodzenia. Ponieważ różnice były znaczące, a próby porozumienia nie przyniosły rezultatu, zdecydowały się na pozwy. W maju sąd rejonowy wydał orzeczenie korzystne dla pracownic, ale szpital nie zgodził się z rozstrzygnięciem. Uznawszy, że zawiera ono szereg wad, lecznica skorzystała z procedury apelacyjnej. Sąd okręgowy rozpatrzył apelację szpitala i w miniony piątek ogłosił prawomocne już orzeczenie, w którym jednoznacznie uznał, że racja leży po stronie personelu. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez apelację, sąd rejonowy nie dopuścił się naruszenia artykułu 233 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego w sposób przedstawiony w apelacji. Do naruszenia artykułu 233 mogłoby dojść jedynie w sytuacji, gdyby sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w sposób całkowicie dowolny, pozostający w sprzeczności z zasadami logicznego rozumowania, czy też w sposób wyalienowany, oderwany od realiów rozpoznawanej sprawy. Tak nie jest. Wbrew tym zarzutom sąd okręgowy zauważa, że sąd pierwszej instancji przeprowadził postępowanie dowodowe w sposób dokładny, skrupulatny, rozważył wszystkie dowody zebrane w sprawie, przede wszystkim dowody z dokumentów, jak również zeznań świadków. Sposób, w jaki dokonał ich oceny, został przedstawiony w obszernych pisemnych motywach zaskarżonego wyroku. Sąd okręgowy ustalenia poczynione przez sąd pierwszej instancji przyjmuje za własne. I choć wydane 13 października orzeczenie dotyczy zaledwie jednej z ponad 40 walczących o swoje prawa pielęgniarek, to trudno spodziewać się, by sąd wydał inne wyroki w identycznych sprawach. Oczywiście cieszymy się z dzisiejszego rozstrzygnięcia, ale wiemy, że to jest początek naszej drogi, bo rozstrzygnięcie formalnie dotyczyło jednej osoby. Wierzymy, że co do pozostałych pań legitymujących się formalnymi najwyższymi kwalifikacjami, czyli tytułem magistra i specjalizacją, dojdziemy do porozumienia już poza salą sądową. Także dzisiaj radość, a od poniedziałku wracamy do pracy, żeby zakończyć ten spór w całości. Prawnicy reprezentujący strony prawdopodobnie podejmą rozmowy dotyczące ewentualnej ugody, ponieważ kontynuacja pozostałych sporów przed sądem do tanich nie należy, a wypłata zasądzonych wyrównań i tak nadwyręży szpitalny budżet. Na takie rozwiązanie gotowa jest pełnomocniczka pielęgniarek. Ze swojej strony oczywiście zaproponujemy polubowne zakończenie tych spraw i czekamy na decyzję szpitala w tym zakresie. Prawnik reprezentująca szpital odmówiła nam komentarza. Pielęgniarki z suwalskiego szpitala, które przyszły wraz z koleżanką do sądu i wraz z nią wysłuchały orzeczenia, miały tylko jedno do przekazania. Żeby pamiętać, aby walczyć do końca. Pielęgniarki nieoficjalnie wspominają o presji wywieranej na niektóre przedstawicielki tego zawodu, ale nie ulega wątpliwości, że prawomocne orzeczenie wydane na ich korzyść może sprawić, że sprawą wynagrodzeń zainteresują się osoby dotknięte podobnym problemem.